Tutaj pod Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu mamy wywieszone, zostały wywieszone wieszaki, duży wieszak, na którym możemy zostawiać ciepłe ubrania, buty, rękawiczki, czapki, czyli wszystko to, co jest nam w tej chwili potrzebne przy takiej minusowej temperaturze. I akcja jest skierowana do wszystkich bezdomnych, ale również tych, którzy potrzebują, a nie stać ich na to, żeby kupić sobie jakieś ciepłe ubrania. Bez żadnego skrępowania można dyskretnie tutaj taką rzecz zabrać, ubrać się i mam nadzieję nie marznąć w te mrozy, które nadchodzą. To, że zostawiamy rzeczy, nie oznacza, że są to rzeczy w jakimś złym stanie. Rzeczywiście warto tutaj przyjść i być może wybrać, jeżeli ktoś potrzebuje coś dla siebie. Absolutnie tak. I tutaj apelujemy, że nie jest to miejsce, gdzie pozbywamy się starych, niechcianych rzeczy, tylko to raczej naprawdę jest miejsce, gdzie pozbywamy się rzeczy, które na przykład już nie są nam potrzebne, ale są w dobrym stanie, w takim stanie, w których naprawdę ktoś będzie jeszcze mógł z tego skorzystać. Oddźwięk jest, bo troszkę tych rzeczy na wieszaku wisi. Jak najbardziej. Bardzo dużo już tych rzeczy jest. Mam nadzieję, że tyle samo tych rzeczy już będzie nam ubywało. Dlatego zachęcamy mieszkańców Chrzanowa, żeby przynosili tutaj rzeczy, ale również, żeby przychodzili po te rzeczy, bo naprawdę, jeżeli jest zimno, można skorzystać z rękawiczek, z szalików, z czapek i nie marznąć. Dlatego zachęcamy wszystkich, być może ktoś coś z Państwa dla siebie tutaj znajdzie.